Ty jesteś podobno z Honoratą Skarbek, Taco Hemingway jest Igą Lis. Myślałem, że z Taco Hemingwayem powiesz. Nie, a Kebona Fide z Natalią Shredder. To jest taka moda, że tacy takie patologicznie, jak wy bierzecie sobie takie niewinne ofiary? To nie jest absolutnie żadna Nie. No ale nie, no błagam się. Absolutnie, powiem ci szczerze, w ogóle pozdrawiam wymienionych po mnie też raperów i ich dziewczyny w sumie też, mimo że ich nie znam za bardzo. No ale swoją znasz. Swoją znam. Zwyrol musi mieć takie niewinne dziecko? No to jest super właśnie, że mogę się w takiej dziewczynie odnaleźć ukojenie, spokój, wiesz. Sama powinieneś o tym dobrze wiedzieć chyba, co? No ja jeszcze z Honoratą nie byłem Skarbek, ale wiesz, wszystko się... Nie, ja szukam raczej dziewczyn, które są moim dopełnieniem, a nie taką antytezą. Ja właśnie bardziej jestem w klimacie yin-yang. Lubię, jeśli ja jestem ognistą osobą, z takim temperamentem dosyć może wulgarnym, to taka dziewczyna jest mi potrzebna, z kojącym głosem, która będzie mnie uspokajać, która jest bardzo rozsądna, która robi to wszystko, co powinna robić. Nie, źle to brzmi oczywiście, ale... dobrze, że ona robi to wszystko, co powinna robić, bo mogłaby robić połowę. To by było słabe. Słuchaj, ale czy ty na przykład do Honoraty Skarbek, przecudnego dzieciaka, bo ją poznałem, była tutaj... O Jezu, kim ja jestem w takim razie, skoro ona jest dzieciakiem? Patolem jesteś, zwyrolem! Jestem 3 lata młodszy od niej jeszcze. Ty jesteś młodszy od niej? No. Ty jesteś młodszy od bardzo młodej dziewczyny? Tak, ale 3 lata w tym wieku nie robią różnicy. Gorzej jak 30 lat na przykład jest różnicy chyba, nie? Sukinsynu ty! Zabij mordę! Słuchaj. Dobrze, ja cię bardzo lubię, bo ja posłuchałem twoich numerów, uważam, że... W ogóle nie wiem, czy ty jesteś hip-hopowcem, ale zaraz... Nie, do tego... No właśnie. Słuchaj, czy ty do Honoraty Skarbek, cudownego, niewinnego dziecka, mówisz do niej suko? Ty suko? Bo śpiewasz, nie... suki chcą mnie poznać. Tak, i to ale... nie śpiewasz o radiowozach. Te już mnie poznały w dobry sposób. No, ale... tak mi się wydaje. Tak. Powiem ci tak, suki to są generalnie brzydkie określenie dziewczyn, natomiast... Mówiąc suki, automatycznie znika temat, że to jest ona, ponieważ to jest o innych dziewczynach, które są... Tam jest tekst suki i chcą mnie poznać, znowu będzie drama. To jest o dziewczynach, które... Tak zwany hype B. To jest takie słowo o dziewczynach, które patrzą, kto ma ile wyświetleń, kto ma ile aktualnie subskrypcji, kto jest na topie. Czyli ślizgawka, taka tak zwana po prostu ślizgawka między artystami, kto ma więcej aktualnie... Czyli tego... jak masz dużo lajków, to masz sukę wtedy, tak? Tak, fanki, takie stricte fanki, które są wierne, które mimo, że coś nie siedzi aktualnie, jeśli chodzi o popularność, zawsze będą. To są super dziewczyny, pozdrawiam was serdecznie. Widzimy się na koncertach.